Cześć, z tej strony Michał Plewniak. Witamy w pierwszej części choreografii hip-hopowej. Nauczymy Was dzisiaj pierwszej ósemki podstawowych kroków hip-hopowych. Zaczniemy sobie od pozycji wyjściowej. Naszą pozycją wyjściową będą lekko ugięte nogi w kolanach, patrzymy się do przodu, ręce w ten sposób, tak jakbyśmy trzymali jakąś niteczkę przed sobą, rozciągnęli ją do boku. Pierwsze dwa kroki na naszych zdjęciach przedstawiają krok pas de bourrée, tak zwany pas de bourrée. Tutaj troszeczkę go zmodyfikowaliśmy, dlatego że z pozycji wyjściowej mamy pierwszy krok z otwarciem rąk, wystawiamy lewą nogę do tyłu, przechodzimy na prawą nogę, dokładamy uderzenie. Tutaj jest mocne uderzenie prawym łokciem w lewą pięść. Ciężar jest na lewej nodze. Okay? Czyli z tej pozycji mamy raz i dwa. Ciężar na lewej nodze. Trzeci krok. Z tej pozycji wykonujemy prawą ręką tak zwany lock. Odchylamy się do tyłu. Lock. Patrzymy w górę. Okay? Z tej pozycji mamy raz i dwa. Wykonujemy lock. Trzy. Podstawowy lock wykonujemy w ten sposób. Otwieramy dłoń, zamykamy do siebie, machamy. Prawda? W ten sposób. To jest zwykły podstawowy lock. Okay? Czyli mam raz i dwa. Lock z odchyleniem trzy. Na cztery schodzimy w dół i na pięć wchodzimy na palce do góry, wyciągając prawą rękę wysoko. Okay? Ten ruch musi być dosyć kolisty prawą ręką, po to, żeby siła tej ręki nas wyciągnęła do góry. Oczywiście stoimy bokiem do kamery. Z tej pozycji mamy raz i dwa, trzy, cztery i pięć. Wchodzimy tutaj na palce. Ok? W początku raz i dwa, trzy, cztery, pięć. Zobaczcie, co się dzieje na pięć. Schodzimy w dół, pokazujemy lewą rękę z tyłu. Pięć. Następnym krokiem mamy otwarcie prawego kolana do boku na i. Prawda? Następna rzecz. Slide z dociągnięciem prawej nogi do lewej. Cały czas trzymamy prawe kolano, naszą prawą górę. Ok? Jeszcze raz powtórzymy sobie od początku. Z tej pozycji mamy raz i dwa, trzy. Schodzimy w dół, wychodzimy na palce, spadamy na dół. Łapiemy za prawe kolano, otwieramy do boku, unosimy lewą nogę do góry i mamy slajd.